USA. Odsunięta groźba zawieszenia działalności rządu Mike Pence. Osiągnięto porozumienie z Kongresem o finansowaniu rządu. Biały Dom i Kongres osiągnęły porozumienie zapewniające rządowi USA finansowanie po wrześniu, poinformował w piątek 4 września wiceprezydent Mike Pence. Odsunięta została więc groźba częściowego zawieszenia działalności rządu z Hutton. Porozumienie osiągnięte w tym tygodniu przez ministra finansów Stephena Mnuchina i naszych negocjatorów w sprawie kontynuacji finansowania rządu po zakończeniu roku fiskalnego na koniec tego miesiąca oznacza, że możemy teraz się skupić na kolejnym pakiecie koronawirusowym, ogłosił w piątek 4 września w telewizji CNBC i zastępca prezydenta Donalda Trumpa. W przypadku braku zgody w tej sprawie, po 30 września niektóre operacje amerykańskiego rządu byłyby wstrzymane. Taka sytuacja ostatni raz miała miejsce na przełomie 2018 i 2019 roku. Hutton trwał wtedy 35 dni, najdłużej w historii. O nieformalnym porozumieniu między rządem i kontrolowaną przez demokratów Izbą Reprezentantów media informowały już w czwartek. Źródło portalu NBC mówiło, że Mnuchin oraz szefowa Izby Reprezentantów Nancy Pelosi uzgodnili, że w sprawie dalszego finansowania istniejących programów nie będą dokonywane żadne znaczące zmiany. Porozumienie oznacza, że Hutton nie będzie przed zaplanowanymi na 3 listopada amerykańskimi wyborami. Tym bardziej prawdopodobne wydaje się, że poza ten termin wykroczy debata dotycząca kolejnego pakietu stymulującego. Amerykanie przed wyborami nie otrzymają więc zapewne następnej tury pomocy federalnej, w tym kolejnej transzy bezpośrednich transferów pieniężnych. W 4 przegłosowanych już w tym roku pakietach Kongres rozdysponował prawie 3 biliony dolarów, co łącznie stanowi największy w historii bodziec finansowy dla amerykańskiej gospodarki i 14% PKB USA.